Siemaneczko na kanale Krzychu, trenuję, troszeczkę przerwy było, chorujemy, ale działamy dzisiaj z młodym, test batonów i nowych uchwytów, a jakie to uchwyty, to już Wam pokazuję. Pierwszą nowością jest uchwyt na triceps, wygląda naprawdę dość fajnie, na pewno gdzieś już to widzieliście, a gdzie to kupiłem, to powiem Wam na sam koniec. Najbardziej interesują mnie uchwyty, które będę stosował do treningu klatki, rozpiętek i tak dalej, bicepsów. Mega, mega wygodne, naprawdę polecam każdemu, jest to genialne. Szkoda, że takie drogie. Od razu przechodzimy sobie początkowo do testu batonów, ale sprawdźmy. Dobra, zanim młody dołączy do treningu, zacznijmy sobie od batona, który ma smak śmietankowy. Z tego co wiem, batony nie są jakieś super smaczne, ale mają się tu zgadzać makrosy. Ja jako fan słodyczy, który od jakiegoś czasu nie może jeść czekolady, to po prostu spróbuję. Tak prezentuje się w środku. Powiem Wam tak, ja jestem dość wybredny, bo mój ulubiony baton to Boster Streka. Nie jest to najgorsze. Nie jest też super. Drugi raz, czy bym kupił, to już bym musiał mocno się zastanowić. No jak na 10 zł, no to takie, powiem Wam, przeciętne. Teraz testujemy karmę. Zaraz młody się pojawi. To zobaczymy, co powie. Tak się prezentuje. W smaku ten karmel no nie jest też najgorszy, na pewno lepszy jest niż ten, ale powiem Wam szczerze, nie wiem czego oczekiwałem po firmie WKDZiK, ale jak na razie to takie, powiem Wam, dwie dyszki w plecy, bo drugi raz nie kupię tego. No i jakoś super smaczne to nie jest. Młody! Co? Chodź, testujesz. Zobaczmy, co powiesz. Średnie, ale jak na składniki odżywcze, te 30 gramów białka, spoko. A ile tego sztuka? 10 zł sztuka. No, to się nie opłaca. Lepiej znaleźć już jakieś inne batoniki. No ale według mnie Craig, ten Boster owoco-leśny, to miażdży te batony. No. Lepiej wziąć jakieś takie bardziej firmy typu jak Olimp czy coś. No, zdecydowanie. Słabo. Nie jesteśmy zadowoleni, niestety. Ale dziki buka pijemy, lubimy. A to jest po prostu jakaś lipa. Gdyby one kosztowały po 5 zł, czasami może z braku laku by się wrzuciło, żeby uzupełnić białko, ale tak to raczej bardzo przeciętnie. Troszeczkę, jak widać, schudłem, wyrzeźbiło, a niestety angina mnie zniszczyła. Poprzednio rozłożyła mnie klimatyzacja, teraz rozłożyła mnie angina. Jestem jeden dzień dopiero po odstawieniu antybiotyku i tak dalej. Nie powinienem ćwiczyć, ale już szczerze powiem, nie mogę wysiedzieć, także zaczynamy trening. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.
Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Kończymy łapy, młody dorabia i odnośnie uchwytów, dzisiaj test na klatkę i biceps, ale wstrzymam się z opinią. Zobaczymy przy treningu pleców i ogólne podsumowanie po jakimś tygodniu, dwóch użytkowania. Tak samo zastosujemy sobie sznury, też się troszeczkę wstrzymam, mimo tego, że leżą naprawdę genialnie. To jeszcze chwilę zaczekajcie na opinię. Dzięki za uwagę. Czas wracać do formy, odchorować co ma być odchorowane. Ja się z wami żegnam. Szybko trenuję. Pozdrawiam.